Wzrok, węch, słuch, dotyk, smak. Im stajemy się starsi, tym częściej zmysły zaczynają nas zawodzić. W podeszłym wieku wręcz przygasają. W Domu Pomocy Społecznej w Płazie terapeuci mają coraz więcej narzędzi, by pobudzić zmysły seniorów. Niektóre panie nie są już tak sprawne, żeby wykonywać te rzeczy. Mamy pracownię krawiecką, jakieś właśnie rzeczy typowo manualne, ale no ze względu na wiek, na choroby, no nie są w stanie tak skomplikowanych rzeczy robić, a chodzi o to, żeby utrzymać je w jak najwyższej formie przez jak najdłuższy czas. By to się udało, niedawno w Domu Pomocy Społecznej w Płazie powstała sala sensoryczna. Odnawiane i wyposażane przez kilka miesięcy pomieszczenie stało się miejscem przyjaznym dla starszych podopiecznych DPS-u. Miejscem, które potrafi doskonale oddziaływać na zmysły. Panie, które mają zaburzoną tą motorykę przy kamyczkach, wybierają te kamyczki, żeby ćwiczyć chwyt, żeby mogły chwycić na początku łyżkę, nóż, widelec do posiłku. A jak już nie mają z tym problemu, przechodzimy do ćwiczenia pisania, podstawowych literek, żeby mogły się podpisać. Przy szczotkach chodzi o to przede wszystkim, żeby panie dostymulować. Czasami są sytuacje, że mają zaburzone to czucie, że nie dotykają czegoś, ale nie wiedzą czego, więc nie utrzymają długopisu, żeby się podpisać. No i trzeba im tego dostarczyć. Dyrekcja DPS-u nie poprzestała na jednej takiej sali. Kazimiera Żmudzińska postanowiła pójść za ciosem i zdobyć pieniądze na utworzenie małego ogrodu sensorycznego w przypałacowym parku. To kolejny sposób, by poprawić jakość życia seniorom. Zaczynamy gorzej widzieć, gorzej słyszeć. Ten smak już nie jest taki wyostrzony czy węch. No i co zrobić, żeby temu zapobiec? I powstał pomysł, że przecież mamy rośliny, które dają wspaniałe zapachy, też wspaniały widok. No a gdzież piękniejsze miejsce, jak nie przy naszym domu. W związku z tym no, szukaliśmy rozwiązania. Środków jest zawsze mało, no ale zawsze można liczyć na przyjaciół. Ja wiem, że to tak może prozaicznie, ale telefon do przyjaciela to jest to czasem bardzo dobre rozwiązanie. O pomoc w realizacji pomysłu dyrektorka DPS wystąpiła do Bożeny Biercy, prezesa zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Staszica, z którą już realizowała kilka projektów. Pani dyrektor DPS-u, pani Kasia Żmudzińska, zadzwoniła do mnie i mówi tak: słuchaj, jest taka możliwość uzyskania takiego grantu, napisz nam jakiś projekt. I oni właściwie sami mi powiedzieli, że chcą, żeby to był właśnie taki ogród sensoryczny na terenie DPS-u. Tam można było dostać tylko 5000 i ja ten wniosek dla nich napisałam. No i tak się akurat złożyło, że ten wniosek został bardzo dobrze oceniony i dostaliśmy te 5000. Szansę na zdobycie pieniędzy dawał program grantowy Eneris zatytułowany Pomysły chroniące środowisko. O grant w wysokości 5000 zł starało się ponad 100 podmiotów z całej Polski. Szczęśliwców, którzy zdobyli grant, było 13. Lokalizacje, gdzie realizowane są te projekty, znajdują się m.in. w Pruszczu Gdańskim, Kłodzku, Gorzowie Wielkopolskim, Sochaczewie, Jaworznie i właśnie w Płazie. Pieniądze na powstanie ogródka sensorycznego już wpłynęły. Projekt ogrodu jest gotowy i został skonsultowany ze specjalistami z Uniwersytetu Rolniczego. A w tym tygodniu rozpoczęły się już pierwsze nasadzenia. Do współpracy zaprosiliśmy właśnie i liceum, i szkołę tutaj w Płazie, jak również strażaków z Roskochowa i naszych pracowników. I wspólnie będziemy wykonywać nasadzenia. W tej chwili przygotowujemy, że tak powiem, ziemię, miejsca, gdzie te nasadzenia będą. Będą to 3 takie wydzielone obszary. Tutaj na samym gazonie to również będą 3 punkty i tutaj będą najczęściej róże i lawendy. No myślę, że nie będę przekonywać, że lawenda daje piękny zapach, a róże są tak urokliwe, że będzie się to, mam nadzieję, wspaniale komponowało. Ten ogród ma pozytywnie wpływać na ludzi, nie tylko na mieszkańców DPS-u, ale też na okolicznych mieszkańców powiatu chrzanowskiego, bo DPS jest przecież ośrodkiem otwartym i tam każdy na teren tego ogrodu może sobie wejść. Oprócz różano-lawendowych zakątków powstanie również ogródek ziołowy. Pensjonariusze DPS-u będą zbierać zioła, suszyć je, pakować woreczki, które zimą przypomną im o lecie. A gdy aura nie będzie sprzyjała spacerom w ogrodzie, podopieczni DPS będą mogli udać się do sali doświadczania świata, również niedawno powstałej. To prawdziwa wyprawa do innego świata, w której stosuje się unikalną metodę terapeutyczną snuzelen, oddziaływującą na wszystkie zmysły. Feria świateł i kolorów robi ogromne wrażenie, zaś wyposażenie sali, na przykład wodne łóżko, sprzyja wyciszeniu i relaksowi. Tutaj mamy
bufę, również wygodną, oraz światło wody, którymi nasi podopieczni mogą się owinąć podczas zajęć prowadzonych w tej sali. Tutaj również kolejny sztuk światłowodów. Można traktować to jak taką swoistą zasłonę, przez którą przechodzi się do innego świata. Bujana pufa. Tak, bujana pufa. Oraz kolumny wodne zamontowane w pufie. Udało nam się pozyskać współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego, z Wydziałem Terapii Zajęciowej i z panią Agnieszką Smrokowską-Reichmann. Jest to pani doktor, która jakby tłumaczyła tą metodę i w pewien sposób tutaj rozwijała ją w Polsce. W związku z tym mieliśmy szczęście, że zaprojektowała nam tą salę osobiście. I jest ona w tej chwili pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego. Przyjeżdżają tutaj studenci, doktoranci i łączymy metody naukowe z metodami takimi, które jakby wykorzystamy je w pracy bezpośredniej, czyli mamy połączenie teorii z praktyką. Mają ten podstawowy problem, że oni żyją i funkcjonują w świecie przygotowanym przez pełnosprawnych dla pełnosprawnych. I oni napotykają w tym, dlatego oni są w naszej tej przestrzeni rozmaite, prawda, bariery, ograniczenia, z którymi czasami nie umieją sobie poradzić. Zajęcia w sali doświadczania świata przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, osób po urazach, pacjentów onkologicznych, osób w nadmiernym stresie czy przewlekle chorych. Co więcej, można dowolnie aranżować wnętrze, tak by dopasować je do potrzeb danej grupy odbiorców. Efekty pracy terapeutycznej w tej sali widać już po kilku wizytach. Pensjonariusze DPS nie tylko się tam wyciszają i relaksują, ale także stają się bardziej otwarci i skłonni do rozmów. I jak mówią terapeuci, radośnie i spokojnie doświadczają samych siebie.